Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w porywające akcje i piękne gole. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Znakomite co za wejście bramkarza, odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Serginio Dest dobrze go tam wypuścił. Powstrzymał go teraz Krychowiak. Mamy uderzenie. Dobrze Wojciech Szczęsny, łatwa interwencja. Adams, podchodzą pod pole karne, na pewno na tym nie poprzestaną. Teraz Dest. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Ciągle pachnie bramką. Znajduje go piłka, teraz uwaga. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Ale tam był tłok w polu karnym. Świetnie bramkarz przy tym rogu. Robinson. Robi się coraz groźniej. Ale strata piłki oznacza, że nie pod... Teraz okazja przed nim. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Zieliński. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! I co? Strzał! Słupek! Piłka w grze! Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. Niewiele tam zabrakło. Gdyby piłka odbiła się pod innym kątem, mielibyśmy prowadzenie. Serca nam trochę szybciej zabiły, ale wynik się nie zmieni. Sędzia wskazuje teraz na narożnik boiska. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Dobra, teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Wrzuca piłkę przed bramkę. Pierwszorzędny strzał głową. To powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Piłka wybita spod nóg rywala. Podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. Teraz jest niepilnowany. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Lewandowski z piłką przy nodze. To zapowiedź kłopotów dla rywala. Zapewne sądził, że zdoła jeszcze dojść do piłki, ale bramkarz sprzątnął mu ją sprzed nosa. W ostatnim kwadransie obserwujemy niemal całkowitą dominację przyjezdni. Wciąż remisują, ale przy takiej postawie nie zdziwię się, jeśli zaraz z tego musi być gol. Bramkarz broni bez żadnych kłopotów. Brawo, dobrze w obronie.
Uwaga, będą prowadzić. Broni swojej bramki jak należy i walczy nawet o piłki na przedpolu. Udana interwencja. Kiepskie zagranie teraz. Piotr Zieliński zawiązuje akcję swojej drużyny. Zaraz może być groźnie. I spokojnie broni to bramkarz. Tracą piłkę teraz. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Uwaga, szansa na prowadzenie. Wybronił to, ale co teraz? Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Udana teraz obrona tego strzału. Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą, zresztą proszę posłuchać. Teraz zupełnie nieudane uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść. Adams. Dobrze teraz Krychowiak. Spokojne przejęcie. Z piłką Robert Lewandowski. Lewandowski, będzie groźnie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Uwaga, okazja! No i nie ma! Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Piotr Zieliński z pewnością nie zaliczy tego spotkania do najbardziej udanych meczów w karierze. No, myślę, że ten występ należy jak na razie rozpatrywać pozytywnie, bardzo pozytywnie. Co prawda w pierwszej połowie zabrakło kropki na i, strzał w aluminium nie dał prowadzenia, ale doceńmy całą resztę energii. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Ciągle pachnie bramką. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Bardzo dobre wejście wślizgiem, odbiór piłki. Zieliński. Zieliński ma trochę miejsca na boku. I rywal zostaje w tyle. Dośrodkowanie Zielińskiego. I co? I dośrodkowanie nie dochodzi celu. Serginio Dest. Dobrze, teraz mija rywala. Uderza na bramkę. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Będzie strzał, uwaga! I prosty strzał dla Wojciecha Szczęsnego. Uwaga, mocny strzał! Gdyby tę bombę zmieścił między słupki, jestem przekonany, byłaby bramka. Oj, świetna teraz piłka, może być dobra sytuacja. Do Zielińskiego ta centra. Zbyt słaba centra, ląduje w rękach bramkarza. Piłka znowu w ich posiadaniu.
Świetnie go teraz wypuścił. Stracona szansa na groźny atak. Ale może teraz będzie szansa. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić bal. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Czy trafi do siatki? I skuteczny blok. Jest szansa na wyrównanie po rzucie rożnym. Ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. Próba odbioru i przerwany atak. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. No i po ataku zagrożenie minęło. Uwaga! Może strzelać! Ciągle pachnie bramką. Tak jest! Polska! No, jak tak dalej będą strzelać, nikt nie wytrze nam tu zwycięstwa. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Na razie 2-0. Mija teraz bez kłopotu. Udana interwencja bramkarza. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Piłkę dogrywa Bednarek. Niecelne podanie Jana Bednarka. Adams ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Polska drużyna rzadko ma dzisiaj okazję cieszyć się posiadaniem piłki. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. Ależ akcja, popatrzmy. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Ojej, źle dobrany tor biegu. No i ląduje z piłką poza boiskiem. Serginio Dest. Bez problemu tu się urywa. Próba do grania, ale świetnie blokuje Kamil Glik. Polacy tracą piłkę. Przedniej urody, górna piłka. Zmiana skrzydła. Spróbują drugą stroną. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. I co teraz? Musi trafić do siatki. Wywiedli bramkarza w pole i wbił to teraz do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut.
Adams. I przejmuje teraz piłkę. Robert Lewandowski rusza do przodu. I mamy gola Roberta Lewandowskiego. I po tej bramce jest 4-0. I obrona teraz ograna. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Gol? Nie, jednak gola nie ma. Odgwizdany, spalony. No tak, decyzja prawidłowa, choć na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się zgodne z przepisami. Niewiele zabrakło. Aut dla biało-czerwonych. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej 2 minuty. Mamy uderzenie. Niebywałe. Znowu piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Powiększają przewagę. 5-0. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo.